Siema, jakiś czas już nie pojawiały się odcinki z Winskinsów, więc wracamy powoli do serii. Dzisiaj ze mną będzie... nie ma lipy. Odcinków nie było, bo wjechało kilka nowych tytułów, które chciałem pograć. No i słabo było z czasem. Dzisiaj wjedzie może nowa kosa do losowania. Zobaczymy, więc zapraszam was do oglądania. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję. No i również nie zapominajcie o dzwonku powiadomień, więc zaczynajmy. No i dobra, zaczynamy teraz losowanie skinów. Ze mną jest dzisiaj nie ma lipy. Witam. Nie ma lipy był na grupie dołączonej u mnie na Steamie, gdzie link znajdziecie w opisie i również informacje na końcu po filmie, gdzie będzie info o tym, jak dołączyć do serii. No i dobra, losujemy dzisiaj skrzynkę. Masz do wyboru dzisiaj 3 skrzynki od 1 do 3. Do wygrania masz w niej M4 Rentgen, masz MP7, Miejskie Ryzyko, Flip Nap Fade, więc jaką skrzyneczkę wybierasz od 1 do 3? Nie czytam nazw po kolei. Jedynka. Jedynka jest to M4A4 Rentgen. Zagramy dzisiaj o MK Rentgena w Factoryniu. Gramy na mapie 1-1 do 16. Do 16 rundy wygranej. No i zobaczymy, czy ci się mnie uda pokonać. Jak o tym rangę, kolego? No dobra, ja jestem w Supreme, więc przenosimy się powoli na mapkę i zobaczymy, jak nam pójdzie. Panowie, mam do was jedno pytanie. Czy jesteście gotowi na wpierdol? No i dobra, jesteśmy na mapie 1 vs 1, na tej mapie grałem również z Dzikiem w tej serii, już był pojedynek 1. No i dobra, ja robię 3 restarty i lecimy z tematem. Gotowy? Ready. Więc pstryk, pstryk, pstryk. Jest tu kosa? A, kosy tu nie można wyciągnąć, co jest grane? No i dobra, lecimy z tematem, gramy do 16. MP, jeszcze to muszę dać freestyle krótszy, ale to za chwilę zmienię. No i dobra. Zaczynamy już pojedynek, 1-0 dla mnie. Freestyle dam na sekundę. No i 1-0 dla mnie, zobaczymy, czy tam kolego dasz radę. Jesteś ze Screama One Tap Army, czy to jest One Tap Elita ta Wotera? Nie. Też widziałem, że coś takiego gdzieś się znajdowało na Steamie. No i dobra, 1-1. Czy to będzie wyrównany pojedynek? Z Dzikiem tutaj poszło w miarę łatwo. Najtrudniejszy pojedynek aktualnie był z Kulimem o kosę. Kulim tutaj stawił mega opór, 2-1 dla mnie, więc widać, że na razie hedziki wchodzą. Dzisiaj grałem trochę na arenie, dzisiaj trochę klikałem się, rozgrzałem. Więc zobaczymy, jak będzie teraz. 3-1. Grałeś coś dzisiaj? No, jednego tylko. A, matchmakinga, tak? Klikałeś. Tak. A, ja myślałem, że z zimnej łapy. Digielek wjechał, dobra, to też próbuję. Nie będę gorszy, mój przyjacielu serdeczny. Więc pyk. O, jednak. Nie dawaj mi forów. Wyciągnął, nie daj nikomu forów. Gram tak jak. Tak jak wyszło akurat, no. Wyciągnąłem tego digla, myślałem, że strzelę jakieś wantapika, ale no. Nie pykło, nikomu nie daje forów w tej seryjce, jest 3-3. No i dobra, trzeba się powoli odbić, bo to już zaczyna iść w złą stronę. 4-3 dla nie ma lipy. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapy w górę, to możesz właśnie zostawić. Jeżeli jeszcze nie kliknąłeś subskrypcję, też możesz kliknąć. No i dołącz do grupy na Steamie, żeby wystartować z seryjcem, jak na przykład dzisiaj nie ma lipy. No i 5-3 dla ziomeczka, więc widać, że nas ciśnie. Mimo tych... Ty masz G4, tak? No, bo spadłem. No G4, ale patrzcie tutaj. 1-1 pojedynki są randomowe. I tak już wychodzi czasami. Dziko na przykład był chyba w Lemie, z tego co wiem. No i udało mi się z nim wygrać do 6. Kulim był też w Lemie, to 16-14. Takie pamiętne bardziej pojedynki. A tutaj 6-4. Czy będziesz pierwszą osobą, która wygra... Skina? Zobaczymy. Dobra, palimy naszego kałacha. No i 7-4, ale łeb teraz, siad ci piękny. Widzę, że trochę klikasz tych 1-1 pojedynków, bo tutaj... No opór, opór. Bierzemy się za grę. Full focus w tym momencie. I się nie udało, 8-4. Ale pogrom, bez kitu. Sensik 1-2 i próbujemy na innym sensie może. Chociaż na arenach na 1-4 gram. Pyk, pyk. No, trafił za połowę. Full focus, full control. Czy mu się uda?
Powiem ci, że największego stresa miałem, jak grałem wtedy o kosę. Wtedy to była spina piękna, był mega wyrównany też pojedynek. A tutaj widzę, że mnie karasz. Że to nawet nie ma wyrównania jakiegoś większego. Tylko masz przewagę, 9 do 4, 66 HP ci zostawiłem. Czy zabrałem? Trochę stresik jest. Luzik. 9-5. Może CT będzie łatwiejsze. Czy to chyba, nie wiem czy to jest zmiana czy nie. Więc ciśniemy jeszcze 10 rund. Pasowałoby to kliknąć. Czy uda się zrobić comebacka? Zobaczymy za moment. Więc pyk. No i siadło, 9 do 6. Powoli, powoli się wraca. Pyk. Gdzie ty jesteś? Tu mi się schowałeś. Więc siadło, 9-7. Ten kawałek trochę obśrupany jest, ten mglisty. Pasuje go wymienić na jakąś faktorkę. Dziewięć, osiem. O, teraz taki tapik siadł, taki wiesz, pyk! I pykło. Powoli się zbliżam do wyniku. Byłem mega do tyłu. A teraz wychodzę na plus. O, żeś się wystawił teraz. Zauważyłem, że się nie skanuje ta ścianka w ogóle z przodu, co jest. Ona powinna być lekko skanowalna. Jest to trochę problematyczne. No i dobra, doprowadziłem do wyniku 9-9. Trudno jest. Czy trudno? No, łatwo nie jest, ale... Ale widzę, że opór jakiś jest. O! Ale teraz mogłeś tapnąć mnie. Się tak ładnie wystawiłem. Dobra, ooo. No to solidnie. Czy uda mi się tapnąć? Udało mi się ciebie trafić. Ale trafiłeś mnie w głowę i to chyba bardzo dobrze widziałeś. I to było chyba też słychać. U ciebie mogłeś teraz dobić tylko. Przeciągnąć jakieś full auto i coś by siadło. I dalej wyciągłeś tego digla śmierci. No i digiel to jest mocne u ciebie. Kilka rund na nim nadrobiłeś. No i kolejny headzik z digla, 10 do 10. Ach, zostało nam jeszcze 6 rund. Do zwycięstwa, jak i mi taki nie ma lipy, no i dobra. To ostatnio na AWP też startowałeś, nie? Tylko, żeś się do mnie nie zgłosił. Ja ci na grupie pisałem, no. Byłem w piłkę, grałem. A, to ty piłkarz taki trochę jesteś. No, trochę. 11, 10. Gdzie ty, kolego? Tutaj się schowałeś. Pyk, pyk. Nie wchodzi, nie wchodzi, nie wchodzi. No w końcu ten tapik siadł. 12-10. Powoli zaczynamy uciekać z wynikiem. Kilka rund teraz pod rząd wtopiłeś. Było 8-4 chyba, nie? No. 13-10. Kolejny tapik. Chyba stres cię trochę podjada tutaj, tak coś słychać. No. Trochę. Nie ma czym się stresować, wiesz, na luzie, panie. Meczyk i... Będzie wchodzić. 14-10. No i jeszcze dwie rundy. Czy mi się uda to wygrać? Czy tutaj nie ma lipy, zrobi comebacka? Za chwilę zobaczymy, więc... Po reklamach, kappa. Pyk. Gdzie ty jesteś? Tu, tu! O! Trochę nie siadło. Tu cię mam. Ale z tego digla powiem ci, że ty lepsze heady strzelasz niż z koła. Bez kitu, 15-10. No i mamy decydującą rundę. Czy mi się uda teraz kliknąć, czy nie? Zobaczymy. Pyk, pyk. No i siadło, 16-10 dla mnie. Nie ma lipy, stawił tutaj mega opór na początku i w pewnym momencie myślałem, że jest dla mnie już po meczu, jednak nie wytrzymał presji do końca, no i przegrywa wynikiem 16-10. Okej, ludzie, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapę w górę, jeżeli nie, no to oczywiście łapa w dół, ze mną był dzisiaj nie ma lipy. Do widzenia. No i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!
Jeżeli chcesz dołączyć do serii Winskins, wystarczy, że masz mikrofon i dołączysz do mojej grupy na Steamie, gdzie link znajdziecie w opisie. No i tam piszę o każdym losowaniu, więc trzymajcie się i do następnego. Cześć! W środku serce mam, ale ty myślisz, że ja jestem zwykły, ha, krzyczy moje...